Rynek walutowy cały czas w bardzo dużym stopniu jest uzależniony od tego, co się dzieje na rynku kapitałowym. Wczoraj dobry przykład tego był, jak zachowywały się waluty podczas amerykańskiej sesji, gdy indeksy na początku rosły za oceanem. Wtedy widzieliśmy wzmocnienie się amerykańskiej waluty i spadki euro-dolara. Natomiast gdy okazało się, że sesja zakończyła się na minusach, wtedy apetyt na amerykańską walutę osłabł. Dzisiaj rano na sesji europejskiej było podobnie, gdy na początku indeksy zanurkowały. Wtedy widzieliśmy wzmocnienie się euro, osłabienie się dolara, natomiast gdy ta presja później lekko spadła, to z kolei znowu euro-dolar spadł poniżej okolic 1,15. To oczywiście jest cały czas rezultat dwóch kwestii. Po pierwsze carry trade, który w przypadku wzrostu awersji do ryzyka jest odwracany i kapitał wraca do euro, co wzmacnia europejską walutę. No i drugi czynnik, czyli drugi element pary euro-dolar, sama amerykańska waluta, ona rośnie na wartości, gdy giełda w Stanach rośnie i gdy sytuacja globalna na rynku kapitałowym się poprawia, no bo wtedy są większe szanse na zacieśnienie monetarne w Stanach Zjednoczonych. Ten efekt, ta zależność najprawdopodobniej utrzyma się przez kolejne dni. No i to właśnie inwestorzy na rynku walutowym będą bardzo uważnie spoglądać na to, co będzie działo się w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej na giełdach. Jeżeli zaś chodzi o rynek złotego, to tutaj również nie ma większych zmian, korelacji poza tym, co obserwowaliśmy przez ostatnie dni. Silniejsze euro powoduje wyższą wycenę euro złotego, słabsze niższą, natomiast wzrosty euro dolara to lekkie spadki dolar-złoty. No i ta sytuacja najprawdopodobniej się nie zmieni. Wczoraj wieczorem widzieliśmy trochę większe zaburzenie tego trendu. Przez chwilę nawet było 4,25-4,26 na euro-złotym, gdy sentyment znacznie się pogorszył w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dzisiaj od rana znowu wracamy w okolice 4,22-4,23-4,24 na euro-złotym i poniżej 3,70 na dolarze, gdy euro-dolar przekracza okolice 1,15. Natomiast stabilizacja w takim przedziale 4,22, właśnie 4,25, 4,26 nie powinna być zagrożona na euro złotym, no chyba że zobaczymy jakieś głębokie spadki na giełdach za oceanem, więcej niż 3-4%.